Na zielonej szkole zajmowaliśmy się dwoma ważnymi sprawami. Rozmawialiśmy o konsumpcjonizmie i minimalizmie. Konsumpcjonizm to kupowanie dla samego kupowania. To znaczy, że na przykład wystarczy nam jedna para butów, a kupujemy ich tysiące. A minimalizm to jak kupujesz rzeczy, które są ci potrzebne do życia tak ogólnie. Nie jest to, jak masz na przykład kupić buty, to kupujesz jedną parę, która ci jest potrzebna, na przykład na zimę, żeby ci nie było zimno w nogi. Współcześni minimaliści to osoby, które mają mało rzeczy, ale spełniają swoje marzenia. Pa! Narysowałem z Kasią. To ja! Obrazek o konsumpcjonizmie, prezentujący konsumpcjonistę i minimalistę. Podczas zielonej szkoły stworzyliśmy 3 plakaty. O Gandhi, o Wysypisku i o Misiu Polarnym. Moja grupa stworzyła o Gandhi, Klary i Wowy grupa stworzyła o Wysypisku, a inna grupa stworzyła o Misiu Polarnym. Zdarza się. Ziemia póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba słońca blask. Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal, ofiaruje nam życia dar. Od morskiego dna aż po góry szczyt ochrania nas i kocha jak nikt. Więc czas, by już docenić ją, nie niszczyć lasów, pól i łąk. Nie wolno nam zatruwać brzeg.